Kurczę, prawie! On mam wrażenie, że przyhamował do... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w BeamNG Drive. I dzisiaj, proszę państwa, pościg policyjny za szkolnym autobusem. Czyżby ekipa przyjechała szkolnym autobusem prosto z Ameryki do Polski i polska policja musiała sobie z nimi poradzić? No tego dowiemy się lub nie w dzisiejszym odcinku. Także jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, oczywiście zostawcie też suba, wpadnijcie na G2A, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem jak zawsze, a my lecimy. I proszę państwa, jak zwykle musimy załatwić ten samochód, ponieważ no on się tu nie dostosowuje, a może właśnie w drugą stronę. Może to polska policja pojechała za autobusem ekipy do Ameryki, bo mapa, na której gramy, jest to mapa o nazwie Utah, więc... I nie pisane przez J-U-T-A, nie? Więc... Dobra, kurczę, dawać ten autobus. Zatrzymaj się, tam chyba minimajk za kierownicą jest. Kurczę, pieczone. Nie widzę dziada. Ewentualnie jakiś patec albo ktoś za kierownicą. Bo wariat niezły z niego. Kurczę, chłopie, zatrzymaj się. Bęk go. Leciutko, leciutko, dobra. Na start podjedźmy kawałek, włączmy tutaj światła i dźwięki dla dramatyzmu sytuacji. Zatrzymaj się, gościu! O kurczę, ty, odpadło mi coś? Lusterko chyba mi odpadło. Zatrzymaj się, jesteś podejrzewany o upadek i rozwalenie ekipy, szkolny autobusie. Po tobie już nie było tak samo. Zatrzymaj, o, no i za niedziałające światło lewe tylne. Ewidentnie już nie działa. A zaraz możemy zrobić tak, że prawe tylne też nie będzie działać. Jakbyście się zastanawiali, czy ja mu daję fory teraz tą jazdą, to nie. Mniej więcej jedziemy z tą samą prędkością chyba, mam wrażenie. Tylko że, o kurczę, ty, to on mnie bardziej rozbija niż ja jego. I on mi ucieka. Ja na pełnej jadę, żeby nie było. Ja naprawdę staram się jechać na pełnej. No co jest, gościu? Dobra, dojeżdżamy w tym momencie. VMAX z autobusu to chyba 127. Chłopie, tylne światła ci nie działają, prawe i lewe. I w ogóle wgnieciony jakiś taki jesteś, typiarzu. Jezu, ile ten tunel trwa. Mam wrażenie, że teraz takimi samochodami to w nieskończoność, nie? Dobra, wyłączam dźwięki. Ale gdzie jest ten chłop? 150 na godzinę to jak w tym golfiaku na niemieckiej autostradzie mogłoby być. O kurcze, pieczone. Oj, 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 tu zakręt być. Oj, 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 oj. Dobra. Wyjeżdżamy z powrotem. A, bo myśmy takie kółko śmignęli w sumie. To prawda, ej, trochę to fakt, żeśmy takie kółko zawalili tymi tunelami. No dobra, drugie podejście. Może teraz. No ja się go staram PAT mu śmignąć, nie? Ale... Kurde, powiem wam, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Bo on jest cięższy. Oj. O nie. Dobra, czekajcie. Spróbuję. Oj, 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 dobra, wysiadka z samochodu. Parę sekund straty. Oj, mogę go nie nadrobić już, powiem wam. Ewentualnie znowu w tunelu byśmy się złapali. Ej, no to nie jest takie proste. O, teraz jaki głośny samochód, jak rura wdechowa poszła. Dobra, nie, on wjeżdża prawie do tunelu. Damy mu jeden punkcik, proszę państwa. Jeden punkt dla autobusu, ty, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra, to jest już niespodziewana rzecz. Jak go zatrzymać, ty? Dobra, całym sobą jakbym wjechał i bym mu zajechał. W ściankę go. A ja mówię w ściankę. Kurczę, no mocny ten skurczybyk. Oj, oj, oj. Gościu, bo tu brata wieziesz ze sobą, typie. Dobra, o, do zera go wyhamowałem prawie. No kurczę, zatrzymaj się, jak w Ameryce. Tylko czekajcie, potrzebuję szybko pojazdy, nie, czekajcie, konfiguracja pojazdu. Debug, weapons. Dobra, kurczę, pieczone, chłopie. Jesteśmy w Ameryce. Mogę użyć broni, żeby nie było. O kurczę ty, dęciaku jeden. Najgorszy. Oj, nie chciałem w to, chciałem tu wyrobić tak ładnie po linii. Ale się nieładnie wyrobiło. Wiecie, to wygląda jakbym posiadał jakiś taki terenowy samochód. Ale niekoniecznie on się chce tak zachowywać, nie? Ej, nie, no nie może być, że polska policja jest taranowana przez amerykański autobus ekipy, no. Dobra, dobrze, to nie jest 2, nie? Tylko to jest N. Jak sąsiad po angielsku. Czyli neighbor. Dobra. Jak hello, nibur. Okej, lecimy po ciebie, typie. Musisz się już zatrzymać. Nie masz szans, teraz cię rozstrzelam po prostu, typie. Jak się nie zatrzymasz. No jest taka szansa, że się nie zatrzymasz. A powiem więcej, jest szansa, że ja bym chciał, żebyś się nie zatrzymał. Dobra, gdzieś tam część mnie chce, żeby się chłop nie zatrzymał i żeby móc użyć tutaj broni. A tu jest w ogóle ten przejazd tajemny, o którym ludzie mogą nie wiedzieć, bo jest tajemny. Dobra. Okej, i co teraz? Co ty teraz powiesz na to? A ja se... O kurcze. Dobra, szybko. Zatrzymaj się, typie. O nie. O nie, proszę państwa, to się wydarzyło niestety. To się wydarzyło. Przywróciłem samochód do zera. Ale, kurczę, to była nierozstrzygnięta sytuacja. On w lewo gdzieś pojechał. Kurde, chciałbym to powtórzyć szczerze. Ale wiem, że to się raczej teraz nie zdarzy, więc lecimy. No, remis, ja bym dał remis, zdecydowanie. Bo już też dostał w oponę chyba z pistoletu. Ja bym go z pistoletem zatrzymał, koniec końców. Dobra, czy zatrzymam go jadąc tak? I wbijając się w niego nagle. Kurczę, jedyne kogo zatrzymam to sam siebie. W taki sposób, chociaż ty, czekajcie. Doprowadziłem do tego, że się chłop wykoleił trochę. Okej, ale tak leciutko tylko. Jakbym tak go palnął przy 150 na godzinę, to może bym go przewrócił nawet. Najgorsze, bo on w ogóle nie wygląda, jakby się miał rozwalić albo zatrzymać, nie? Jest mega pancerny ten autobus. Ja myślałem, że ekipa to kupiła po prostu zwykły autobus szkolny ze Stanów Zjednoczonych. Oni jeszcze opancerzyli go. No patrzcie na to. O! Dobra, to jest jedyne miejsce, gdzie go mogę łapać. Dobra, typie, wysiadam. I broń, do łapy, broń. Konfiguracja. Pyk. Nie, invisible. Dobra. Mieliście już swoją szansę, żeby zatrzymać się po dobroci. Niestety nie chcieliście. O kurczę, gówno widać tutaj niestety. Dobra, proszę państwa. No ja uznaję, że oficjalnie udało nam się go zatrzymać, nie? Powiem tak, no zatrzymać to go zatrzymałem, żeby nie było. A to w jakim stanie jeszcze to się wszystko działo, to już inna sprawa. Dobra, jeszcze ostatnia próba podejmowana przeze mnie jako policjanta. Spróbujemy faktycznie jechać obok niego i spróbujemy w niego wyskoczyć. To mogło być niezłe, ta próba wyskoku. Dobra, ciekawi mnie jak AI będzie chciało mnie zatrzymać. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze chwila, jeszcze trochę. I tutaj zaraz będzie wyskok. Dobra. O kurczę, za wolno jadę. Ajajajaj, nie karamba. No to dupa, dupa ludzie. Dobra, jeszcze raz, one more time. Ja po prostu ominąłem dobry moment na to, żeby to zrobić. W tym momencie jak też 150 jechałem jakoś. To był idealny moment, żeby to zrobić. No dajesz, dajesz tym autobusikiem. Lecisz. Ja go chcę spróbować w ten sposób szturchnąć po prostu, nie? Ja wiem, że jestem w stanie to zrobić. Tylko trzeba się wytimingować, nie? Zdecydowanie. Dobra. O! Kurczę, prawie! On mam wrażenie, że przyhamował. Dobrze to zrobił. Dobrze to zrobił. Ej, jak na bota zagrał idealnie. Tak naprawdę on mi się trochę zatrzymał tam. Mam wrażenie. Widzowie możecie śmiało w komentarzach napisać, jak myślicie. Ale mi się wydaje, że chłop faktycznie się tam zatrzymał. Dobra. Ale teraz jedyny, kto się zatrzyma, to ty na moim dupsku, panie policjancie. Ciekawe, czy jakimś klawiszem można ten stop uruchomić, nie? To było fajne. Dobra, jedziemy. No na początek to z tego, co widzimy, na chillku leci. Ja się rozpędzam do 100, o, jednak 130 nawet osiągnę. Nice, to nawet trochę szybciej niż myślałem. Ale się unlako wpakowałem, o Jezu. Akurat nie wody się napiłem, powiem wam. W sekrecie. Właśnie zaczynałem pić wodę i jechałem jedną ręką. No kurczę, no dobra dziadu. Ja ci powiem tak, ja ci nawet to zaliczę. Ej, to się trochę chyba menu zmieniło, by the way, nie wiem czy zauważyliście. Taki... inaczej to troszeczkę wygląda w tym momencie. Dobra, tu tak, zajeżdżam mu. O, zajeżdżam mu tak, że on praktycznie nie będzie jechał teraz. A ciekawe, czy mogę go przesunąć. Oj, przesuwam go do tyłu jadąc. To jest potęga, proszę państwa, mojego pojazdu. Potęga autobusu po prostu przed wami, na waszych oczach. No i czego ty szukasz? Dobra, test hamulców mu robimy. No wjechał, ewidentnie wjechał we mnie. Dobra, może to ja jego będę wywalał na ten moment. Zamieniamy się rolami. To ja wywalam jego jednak. Nie, on mnie. No dawaj, cwaniaczku. Bo inaczej przyjedziemy tym autobusem do Polski, a w Polsce już broni sobie nie użyjesz, nie? Kurczę. Tylko amerykańska policja może mnie w Utah skazać, a nie polska policja. Dobra, zjeżdżam na lewo. O. To jest bardzo dobry dźwięk. To był bardzo dobry sygnał na to, że faktycznie go chyba usunęliśmy z walki. Tak, proszę państwa, udało się gościa usunąć z walki, więc teraz walczymy sami ze sobą co najwyżej. Więc teraz to my dostajemy punkcik. Jak najbardziej. No a teraz co, kolego, zrobisz? Powiedz ty mi. Pojadę sobie normalnie. Skręcę w lewo. Zobaczymy, czy za mną nadążysz. Czy pojedziesz faktycznie za mną, o. Dobra, po heblach trochę. Dobra chłopie, bo ja cię wypchnę na pobocze. A my na lewo jedziemy. Ty wiesz, że z tego pobocza to już nie wyjdziesz. W jednym kawałku przynajmniej. Dobra, dawać go tutaj, kurczę, no panie policjancie, panie milicjancie. Co pan chcesz? Dobra. No. 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 Ale się przybija ładnie, ty. Jak dzięcią o drzewo po prostu próbuje się przebić. To tak samo ten polski policjant o wóz ekipy. O autobus ekipy. Dobra, let's go. No nic mi nie robisz. No nic. Nic, hashtag nic po prostu, typie. Nic nie robisz. No tymczasem ja sobie podjeżdżam na chillku. Dobra, możliwe, że go trochę zgnietliśmy w tym momencie. Wykorzystałem po prostu ogromną przewagę w masie naszego pojazdu. Dobra. No dajesz, dajesz, próbuj jeszcze, no. A to co, może ja sobie wjadę tędy? Oj. Ja się tu chyba nie zmieszczę jednak. Oj, oj, oj. Kurczę. Dawaj, dawaj, przeciągnij. Przeciągnij ten autobus. Wypchnij go stąd, powiedziałem. Dobra, wypchałem się stąd, żeby nie było. Udało się przeciągnąć, chciałem poddymić tylko dla pana policjanta. Pan policjant to teraz dymi mu się pod maską co najwyżej. Co to jest? Emergency exit stop when red lights flash. Okej, no to trzeba uważać bardzo, bo strefa wgniotu w takim autobusie to się kończy na tej ostatniej ławce, nie? Na której wszyscy chcą siedzieć, chociaż oni nie mają takiej jednej ławki. Bo też nie mają dodatkowego wejścia z boku, tylko mają z tyłu wyjście. No i cóż. Wydaje mi się, że policję udało się zgubić, proszę państwa. Także wydaje mi się, że policja już nie dociąga tutaj. O, bo policjant jest dalej w tym samym miejscu. Tutaj gość z pistoletem jeszcze się czai. No dobra, myślę, że w tym odcinku powoli to było na tyle. No chyba, że faktycznie jeszcze uda nam się go jakoś zniszczyć. Ale nie wiem jak. Musiałbym go gdzieś po prostu tutaj strącić. Tylko, że on za mną nie pojedzie pod prąd. To jest ta taka mała tyci różnica, nie? On pod prąd za nami nie pojedzie. No dawaj, dawaj, dawaj. Czy ty gdzieś zajedziesz w ogóle? Nie, on nigdy chyba nie zajedzie. O. Dobra. Skasowany. Było warto, ludzie, było warto go kasować. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko.